Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Witamy Was wśród elity państwowych funkcjonariuszy. Ministerstwo Alokacji. Wybierz numer, zadzwoń do Dantona. To ten Johnson, którego szukacie. Znalazłem u niego medal za udział w tej operacji. Przeklęty rzeźnik. Nie łatwo mi to prosić, ale musisz nam pomóc likwidować tego potwora. Co, zwariowaliście? Trudne czasy wymagają podejmowania trudnych decyzji. On nie przestanie, wciąż będzie robił to, w czym jest najlepszy. Czyli eliminował tych, którzy mają inne poglądy niż on. Według zdobytych przez nas informacji, podstawą jego metod jest technologia. Do tego stosuje je na niewinnych obywatelach. Uczniach, to są tylko dzieci kar. Może ma pan rację, ale morderstwo? Dwa robią tam wióry lecą. Tylko śmierć powstrzyma go przed wygłaszanie przemów przed uczniami. To potwór, pomóż nam. Nawet udział w zabójstwie. Nie wierzę, że to mówię, ale w porządku. Co mam zrobić? Podjąłeś dobrą decyzję, Karl, zaufaj mi. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na opracowanie planu, więc przygotowaliśmy tylko trzy sposoby jego eliminacji. Otrucie to najprostsza metoda. Niczym nie ryzykujesz. Stwierdza, że to był wypadek. Albo pomyłka. Wszyscy wiedzą, że to żarłok i alkoholik. Niestety nie mieliśmy czasu, aby zdobyć truciznę. A pozostałe sposoby? Drugi jest bardziej ryzykowny. Musiałbyś zwabić rzeźnika do zaułka, gdzie zająłby się nim nasz zabójca. A co jeśli pokpi sprawę? Wyda mnie władzom. Nie pokpi. Prezes Johnsona stracił dwóch synów. Jeśli na niego czeka... już na niego czeka. Ty musisz tylko zrobić generała. Jest jeszcze trzeci sposób, najbardziej skuteczny. Ale poniósłbyś pewne konsekwencje. Musiałbyś dostarczyć generałowi paczkę z bombą. Johnson nie odmówiłby prezentu od fanów. Co do tego, chyba nie ma wątpliwości. Tak jest strasznie... strasznie próżny. Doszłoby do wybuchu, ale jego skutki ograniczyłyby się do jego mieszkania. Zapłacilibyśmy za wszelkie zniszczenia. Dam ci ten wybuchowy prezent, ale tylko od ciebie zależy, w jaki sposób załatwimy tego gnoja. Pamiętaj, mamy mało czasu. Wkrótce się wyprowadzi. Nasz człowiek przekaże ci paczkę za rogiem budynku. Chwila, czy ja mam jakąś trutkę? Gdzieś tu kiedyś coś takiego było. Dupa. Musiałem ją sprzedać. Na pewno wszyscy śpią, pewnie. Znajdź sposób na zabicie generała. No spokojnie. Nie powinniśmy rozmawiać. Niech pan weźmie prezent dla mojego idola.
robię na osobiste spotkanie. Dobra, spokojnie. Dobra, gdzie handlarz? Handlarz jest mi potrzebny. Handel. Ty gdzieś kiedyś tu miałeś trutkę. Rum. Rum, rum, rum. Serio, nie masz trutki na szczury, koleś? Dobra, na spokojnie. Dobra, odejdzie coś zjeść. Będzie okazja. Aby tu nieco po ten się rozejrzeć. Na spokojnie. Ojojoj. O! Ktoś tu idzie. Nie, on poszedł do niej tutaj na dół. Dobra, szybko zbadaj, badaj, badaj, badaj. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. O niewinności jego żony. W sprawie pańskiej osobistej prośby. Dowiedział się pan czegoś? Czy mogę tylko kryć? Telefon mi tu, kurde, jeszcze dzwoni, no. Czego chcecie, patałaje, jedni i drudzy? Odbierz telefon, ministerstwo. Tu ministerstwo. Jeśli ogłoszono pomarańczowy alarm. W twoim budynku można znajdować się urządzenie wybuchowe. Macie na tych Jezus Maria. Szukać budynek i przesłuchać lokatorów. Nie wspominajcie nikomu o niebezpieczeństwie. Nie chcemy wywołać paniki. Żartujecie sobie? O co chodzi? Tam się coś dzieje. Inwazja kaczek. Wczoraj w nocy w porcie doszło do oburzającego aktu wandalizmu. Dwóch nieznanych sprawców rzuciło do wody dziesiątki tysięcy gumowych kaczek. Według zeznań świadków na ciężarówkach, którymi je przywieziono, znajdował się napis flota kaczek. Na żółty unoszący się morskimi prądami znalazły się hasła takie jak lubcie kaczki, a nie kopalnie. Kaczki chcą pokoju i... Dobra, okej, w każdym razie wakacje zostały zdelegalizowane. Tak. Z tego co się orientuję, mam jedną kaczkę w domu. Zapytaj o bombę. Czy zauważyła pani dzisiaj coś podejrzanego?
Wszyscy w tym domu są podejrzani. Pan także. Czy kocha pan naszego wielkiego wodza? Ale oczywiście. Nikt nie kocha wielkiego wodza tak jak ja. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Życzę miłego dnia. Dobra, co my tu mamy? Jakaś bomba tu jest. No bez jaj. Bombę. Nie, mam bombę. Szybko zadzwonię do ministerstwa trzeba. Dzwoń rzesz. Powiadam ministerstwo o bombie. Tu ministerstwo porządku, tak? Znalazłem bombę. Co mam zrobić? Zachowaj spokój. Wysyłam do was oddział saperów ojczyzny. Przybędą za kilka godzin. Nie dotykajcie urządzenia. Obawiam się, że nie mamy kilku godzin. Zegar tyka. Trzeba wszystkich ewakuować. Nie panikujcie, towarzyszu Karl. Pod żadnym pozorem nikogo nie ewakuujcie. To wywołałoby panikę w innych dzielnicach miasta. Musicie podejrzeć urządzenie i ustalić te bomby. Wysyłam wam instrukcję rozbrojenia każdego rodzaju bomby. Sprawdźcie skrzynkę pocztową. Poznaj typy bomb. Prawdopodobnie macie do czynienia z jednym z trzech typów bomby. Typ MGB-53. Zegar naręczy 6 obwodów, 6 lasek dynamitu. NKWD-41. Budzik. Jeden obwód, nitrolot jakiś tam, GUGB-43, zarad elektroniczny, 2 obwody, piroksyl, jakaś tam dziadostwo, dobra. Sprawdźmy, co my tu mamy. Badaj, urządzenie wybuchowe. Bomba zbudowana z czasomierza, 6 obwodów i 6 lasek dynamitu. A więc dobra, już wiem, jak to będzie za bomba. Tik tak, tik tak. To. Więc tak. Czerwony. Zielony. Czarny, niebieski. Czerwony, zielony, 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 czarny, niebieski. Bomba rozbrojona. Kurde, jestem mistrzu. Wykonanie zadania. Dobra, chwilunia. Zanim to zgłosimy, chciałem tutaj rozwiązać parę problemów. Gdzie jest w ogóle ten typ? Jakiś? O co chodzi? Jestem Karol Zancowodnik, co pan tu robi? Jestem szefem Departamentu Transportu. Jest moim podwładnym. O co chodzi? Przyszedł pan, żeby zobaczyć się z Bestinem. Bestianem w tej chwili jest w pracy. Jak jego szef powinien pan o tym wiedzieć. To prywatna wizyta. Zakończ rozmowę. Teraz tego kurde tak nie zrobię. Mam za mało punktów. Mieszkanie. Czy to nie kurde trutki jakieś na szkóry? Kurde, no. Błędem było to, że ja to wszystko sprzedawałem na bieżąco. Najwyżej bombę będę musiał podłożyć tamtemu typowi.
się, że chyba nie mam żadnych, kurde, trutek. Robi się tu naprawdę coraz to ostrzej. Nożyczki znalazłem. Super, nie? Szukać. Nie ma. Tej też nie ma. To trzeba zabrać. Piłka jest legalna na razie. A wszyscy chrapią teraz. A pipa już wstała. Tej kurde nie mam podglądu. Nie chcę w ogóle ze mną gadać. Pogodzie, dobra, to mnie mało interesuje. Spróbujmy tutaj ten pogadać z nim. W ogóle ma plany tej bomby. Nie mogę w ogóle nic z tym zrobić. Dobra, koleś poszedł. I za wszyscy do roboty powinni pojechać. Kurde, tylu ludzi to jeszcze nie miałem tutaj. No, pogadajmy z nim, bo jeszcze z nimi też w ogóle nie gadałem. Tymi ludźmi. Już nie wspomnę w ogóle o przeszukaniu ich mieszkania. Na imię Kary, jestem zarządcą budynku. O Jezus, ile tu jest rzeczy. Dobra, tu żeśmy się przedstawiali. O kraju. Podoba się pani nasz kraj? Nie rozumiem pytania, towarzyszu Karl. W zasadzie, że jakieś szczury nienawidzą swojego kraju. Żabić szczury, kocham kraj. Ustiać wodza. O pogodzie. Tylko mamy dzisiaj pogodę. Powinien pan kochać swój kraj niezależnie od pogody. Boże, co za baba. Nasz drogi wódz o nas dba. Pisuję do niego każdego dnia. Boi się pani czegoś? Gerdo, na przykład śmierci. Ja nic też niczego śmierci, ale dla ojczyzny taka śmierć jest najlepsza. Jedyne czego się boję, to że zawiodę naszego wspaniałego wodza. Boże, jaka indoktrynacja. O nauce. Gdzie się pani uczyła? W szkole, towarzyszu Karl. Najlepiej. Najlepszej szkole najwspanialszego kraju. Dzięki naszemu wspaniałemu wodzowi będziemy najszczęśliwsze. Dobra, Boże, co za pierdoły. Ten jest tu też, czy poszedł? Jest tu, kurde.
Dobra, ten poszedł. Chciałbym to kurde przeszukać dokładniej. Gdzie masz mieć te plany? Taśma izolacyjna mi niewiele daje. Chwila, co ja o nich wiem? I by się mogę pozbyć. Dobra, chwila, na spokojnie. Sprofilujmy ich sobie. Dobra, tego na ten nic nie mam. Co to jest? Zagraniczny szpieg. On się nazywa Mejnik. Mieszkanie 2, mężczyzna. Mieszka samotnie, zawód nie pracuje. Wysłać. Następnie. Ta pipa jest załatwiona. Dobra, ten koleś. Potrzebuje punktów, hajsu i w ogóle wszystkiego. Wespin. Ten. Mieszkanie numer... Mieszka pod trójką. Mężczyzna. Ulokator. On mieszka z... Klarą. Zawód. Główny inżynier. Wyślij. Dalej. Pani Klara. Dobra, Klara, mieszkanie numer 3, kobieta, współlokator, ona mieszka z tym, zawód, nie pracuje, wyślij. Dalej. Tak, lokal numer 4 to będzie. Mężczyzna, mieszka samotnie, zawód, propagandysta, wyślij. Dobra. O tych nic nie wiem. Jak ja bym napisał raport na niego, że on posiada broń? Jestem ciekaw, co by się stało. Mieszkanie numer 4. Złamał dyrektywę z dnia 16. Sto uwag grzywny. Nic nie mogę z nim zrobić. Dobra. No to w takim razie... Przepadło mi to zadanie chyba. Zadanie wybiera. A, muszę poczekać, że on skończy swoją pracę, dobra. W porządku. O wojnie o kraju przekaż prezent. Wypalić go z mieszkania. Panie generale, jest już pan na szampan, ale przesunął kilka rodzajów, a ja nie mam... Na tym nie znam. Czy mógłby pan na chwilę wyjść i wybrać butelkę, którą pan zadowoli? Bardzo łatwo rozwiązać ten problem. Niech pan przyniesie wszystkie. Niestety to niemożliwe. Jest przeznaczona dla ministra. Ale w czym problem? Wnieść wszystkie i coś sobie wybiorę. A,
a przekonajmy. Panie generale, nie mam czasu zajmować się pańskim szampanem. Taki weteran jak pan naprawdę nie jest w stanie przejść kawałek korytarzem. Dobrze już, dobrze już. Ma pan rację, czasem warto pokonać ludzi. Jakiś pan siłą. To oni go tu zabiją tak po prostu? Mnie tu nie było. Ministerstwo, jak to możliwe, że w waszym budynku doszło do śmierci generała? Nie konsultował się ze mną swoich wyjść. Myślałem, że opuszcza dom bez ochroniarzy. To błąd. Wrogowie czyhają wszędzie. To wasz smutny dzień, ale naszego wspaniałego kraju. Smutny dzień, okej. Okay. Czekajcie na dalsze instrukcje. Co z rekompensatą kosztów związanych z rachunkiem generała? Nie może być mowy o żadnej rekompensacie, towarzyszu. Wy straciliście tylko pieniądze. Kraj stracił wielkiego człowieka. Cieszcie się, że nie zostaniecie aresztowani za... Okej. O Jezus. Dobra. Trochę mnie to, kurde, kosztowało punktów. Dzisiaj zginął tragicznie generał, słynny bohater wojenny. Cały kraj pogrążył się w trzydniowej żałobie. Generał został pchnięty nożem w bliżu domu, w którym przebywał. Miały się serię wstąpień. Dobra, ble, ble, ble. Dobra, biorę wszystko. Okej, to trzeba wywalić ten karton. No spoko, no i tak wyjdę na swoje. Dobra, teraz idziemy tak, idziemy tutaj. Ja bym tak na nią rypnął raporcik za posiadanie ryby. Klara zamieszkuje lokal trzeci chyba. Chwila, nie to chciałem. Lokal numer 3, tak. Lokal numer 3. Więc tak, Klara, lokal numer 3. Naruszenie dyrektywy tej o rybie. Mi teraz telefon dzwoni, bo to jest super. 48. 48 z dnia 8. Wyślij. Co się tu dzieje? Też policja mi tu kurde przyjechała. Co się dzieje? Bierz telefon. Ostatnia rozmowa. Nie wiem, jak ci dziękować. Wiem, że to nie była łatwa decyzja. Takie rzeczy nie przychodzą łatwo i pozostawiają trochę ślad. Widzę, że ocaliłeś w ten sposób wielu ludzi. Mam nadzieję, że ta świadomość pomoże ci spać spokojnie. Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz zmrużyłem oczy. Śpiesz się, jak już rozprawimy się z tymi pasożytami żerującymi na społeczeństwie. Dobra, zostawiam jakiś tam hajs. Wow, ta spora.
Wow, ej, ona została zamordowana. Ostatnio trochę za dużo trupów. Chcę ze mną gadać w ogóle. Ale dostałem hajs. A, że została aresztowana, została zamordowana. Ten, dziabnął. Też to ten typ. Albo jej mąż. Ktoś tu nieładnie czyta. Nie będą go teraz szukać. Chyba nic z tą bombą atomową. O planach. Jaki plan chodzi? Dobra, to już wiem, nie? Wzięli i aresztowali. Chyba nie pykło z tą wojną, co? Pogadam z nim o tych ostatnich wydarzeniach. Moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, ocenę oraz subskrypcje. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. No i cześć. Witamy Was wśród elity państwowych funkcjonariuszy. Ministerstwo Alokacji.